Buonasera a tutti. Dobar dan svima. Dzień dobry wszystkim. Nazywam się brat Hubert. Jestem konsekrowanym bratem wspólnoty Genacolo. I my wszyscy jesteśmy we wspólnocie Genacolo. I praktycznie przybywamy ze wszystkich stron świata. Ja przybyłem tutaj 2 dni temu z Włoch. A 2-3 miesiące temu byłem na Filipinach. Na Filipinach otworzyliśmy teraz nasz pierwszy dom misyjny. I w prostocie wraz z wami chcielibyśmy podzielić się cząstką drogi, przez którą przyszliśmy z Panem. Bo ja sam mocno poczułem w swoim sercu i w swoim życiu, że to, co Pan uczynił dla mnie, dla mojej rodziny, nie mogę na ten temat milczeć. Nie mogę tej sprawy zachować tylko dla siebie, bo cud jest ogromny. Wstąpiłem do wspólnoty ponad 20 lat temu. I byłem chłopakiem w całkowitej rozpaczy. Miałem wiele problemów. Moje problemy zaczęły się, gdy miałem 12, 13, 14 lat w okresie dojrzewania. Gdy to był czas, gdy życie zaczęło zadawać mi pytania, gdy Bóg zaczął zadawać mi pytania, co uczynię ze swoim życiem. Czemu służy życie? Co powinienem czynić? Co powinienem czynić, aby być szczęśliwym? Purtroppo ho cercato nei posti dove cercavo la gioia, ma la gioia non c'era. I počal sam tražiti odgovore. I zacząłem szukać odpowiedzi na te pytania. Często szukałem odpowiedzi w miejscach, w których nie odnajdywałem radości. Szukałem miłości w miejscach, gdzie był tylko smutek i ciemność. I to trwało przez wiele lat. Przestałem rozmawiać w rodzinie z moim ojcem, z moją mamą. I wiele innych rzeczy stało się dla mnie ważniejszych. I gdy miałem 20 lat, to był moment, gdy byłem w największej rozpaczy. To była najciemniejsza chwila mego życia. Miałem oczywiście problemy z narkotykami, alkoholem, pieniędzmi. Ale najmocniejszy narkotyk w moim życiu to smutek. Byłem zrozpaczony i żyłem w głębokiej depresji. I nie mogłem już żyć szczęśliwym życiem, którego pragnąłem, będąc mały. Bo wszystkie te rzeczy, z którymi spotkałem się w życiu, głęboko mnie zraniły. Z moimi ranami, jakie nosiłem w sobie, zaczynałem ranić ludzi wokół siebie, swoją rodzinę, przyjaciół, swoją dziewczynę. Jedyna
Myślę, że jedyna rzecz, jaka dotknęła mojego sumienia, które jeszcze wtedy miałem, były łzy mojej matki, która stale płakała z mojego powodu. Psicologi, degli ospedali, eccetera, l'ho trovato la comunità Cenacolo. I po szukaniu rozwiązania tej sytuacji, psychologach, szpitalu, rozmowach, spotkałem wspólnotę Cenacolo. Ale wspólnota Cenacolo nie jest zwykłą wspólnotą jak wszystkie inne. L'ho visto la luce nel loro occhi. Bo w chłopakach, których spotkałem we wspólnocie, w ich oczach widziałem światło. I widziałem, że oni posiadają coś, czego ja zawsze pragnąłem w swoim życiu, ale tego nie znalazłem. I moje życie, które było życiem bez nadziei, odnalazło nadzieję w innych. I tu zacząłem nową historię życia. Powrót do Boga, powrót do Jego serca. La comunità mi ha insegnato pregare il Santo Rosario. Wspólnota nauczyła mnie odmawiać różaniec. Perché il rosario mi stimolava tante volte i ricordi brutti del mio passato. I to nie zawsze było łatwe, bo różaniec święty bardzo często przypominał mi o złych rzeczach z mojej przeszłości. Ale dziś wiem, że Matka Boża pragnęła mnie uzdrowić, oczyścić moje serce. I pragnęła, abym oddał się w objęcia Pana. Wzięła mnie za rękę i prowadziła mnie właśnie do Jezusa. I po raz pierwszy w życiu się zakochałem. Ale zakochałem się w życiu, w moim własnym życiu. I zakochałem się w życiu wielu innych, którzy byli przy mnie, którzy byli na mojej drodze. Ale Panu nie wystarczyło to, że jestem zdrowy psychicznie i fizycznie. On chciał mnie całego. I mocno czułem to w sercu, że chcę, abym dał mu wszystko, abym zawierzył mu wszystko. Bo jeśli chcesz żyć szczęśliwym życiem, twoim życiem, musisz dać wszystko. I tu zaczęła się droga wezwania przez Pana. Sarai felice. Mocno poczułem to w swoim sercu. Mocno poczułem to wezwanie Pana, który mówi mi: przyjdź, naśladuj mnie, będziesz szczęśliwy. Ale wtedy wciąż jeszcze nie udało mi się wybaczyć samemu sobie za wszystkie te rzeczy, którymi żyłem wcześniej. I bałem się odpowiedzieć Panu. Ale Pan stawiał na mojej drodze osoby, które pomogły mi, abym zdołał objąć samego siebie. Pamiętam tę chwilę bardzo mocnego i ważnego w moim życiu, gdy matka Elwira poprosiła mnie, abym objął swego ojca.
facevo già prima forse, però non mi ricordavo. Meni je to izgledala jedna posve jednostavna stvar. Wydawało mi się czymś zupełnie prostym. Być może wcześniej obejmowałem go wielokrotnie, ale nie pamiętałem o tym. Ale gdy nadeszła ta chwila, że mam objąć swego ojca, było to bardzo trudne. Un calore fortissimo perché in quel momento non ero solo abbracciare mio padre, ma abbracciare tutta la mia vita, tutta la mia storia. Osjetio sam jedno. Poczułem ciepło, siłę, bo w tej chwili nie obejmowałem tylko swojego ojca, lecz całą swoją rodzinę, życie, całą historię mego życia. Ho vissuto nel mio cuore non era perdono solo mio. Ma proprio il dono di Dio, la misericordia di Dio che è scesa su tutta la nostra famiglia. I to przebaczenie, które mu dałem, poczułem to. To nie było tylko moje przebaczenie, lecz było to miłosierdzie Boże, które stąpiło na nas i na całą naszą rodzinę. Od tamtego momentu minęło 16 lat. Ho cominciato a seguire Gesù nel modo speciale come fratello consacrato della comunità. Od tamtej pory zacząłem naśladować Jezusa w szczególny sposób, jako brat konsekrowany we wspólnocie. Ale Pan zawsze wymagał czegoś więcej i mówił mi: daj z siebie wszystko. I wtedy zacząłem studiować, skończyłem studia filozofii, teologii, seminarium i wyjechałem na misję. Byłem tam przez wiele lat z dziećmi, które żyją na ulicy w Meksyku. Insieme due tre anni con altri missionari. Dalle Filippine. I teraz wróciłem z Filipin, gdzie spędziłem 2-3 lata z innymi misjonarzami. Miesiąc temu przyjąłem ogromny dar, który jeszcze nie którego jeszcze nie zrozumiałem i nie przyjąłem. Staram się to zrozumieć. Przyjąłem święcenia diakonatu i przygotowuję się do święceń kapłańskich. Perché il Signore chiede tutto e questo è bello. Bo Pan wymaga wszystkiego i to jest piękne. Bo to, czego ja chciałem dla swego życia, było bardzo maleńkie. Lecz gdy zacząłem marzyć wraz z Panem, życie się otworzyło, życie bez końca. Dziękuję Wam za to, że mnie wysłuchaliście.